Dzisiaj jest święto, uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I przede wszystkim musimy tutaj z całą pewnością właściwie z Kościołem modlić się o taką właściwie silną wiarę. Kolekta, którą właściwie chwilę temu słyszeliśmy, mówi: Wszechmogący, Wieczny Boże, który przez wyznawanie prawdziwej wiary dałeś poznać sługom Twoim chwałę przed Wiecznej Trójcy i uwielbiać jedno w potędze majestatu spraw, prosimy, aby moc tej wiary broniła nas od wszelkich przeciwności. Moc tej wiary. Co to jest istota naszej wiary? Istota naszej wiary, czyli właściwie nasza wiara, uwaga, to nie jest modernistyczna definicja wiary. Wiara to nie jest jakieś uczucie religijne, które mam w sobie w sercu i które ma ktoś inny. Każdy ma swoje uczucia religijne, tak jest po prostu właściwe, tak jest w naturze ludzkiej, które po prostu właściwie każdy człowiek wie, że nie jest od siebie i coś po prostu wyższego od niego jest. To są uczucia religijne. I mówię po prostu bardzo często, wierzę, tutaj wierzę, bo mam wielkie uczucie, wierzę w Pana Boga, ja czuję Go w sobie i tak dalej. To jest właściwie modernistyczna, charyzmatyczna, heretyczna definicja wiary. Katolicka wiara to znaczy, to jest zgoda moja do zewnętrznego czynu. Pan Bóg obiektywnie objawił się, dał się po prostu poznać ludziom, najpierw przez patriarchów i proroków, przygotując przyjście Mesjasza, swego własnego Syna. I na końcu czasów mówił sam przez jego własnego Syna, który sam przyszedł na świat, aby nas oświecić. Ja jestem prawdą. I to objawienie, czyli ta nauka Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, który jest wieczną prawdą, które tylko jest prawdą i nie może żaden błąd, żadna pomyłka być w nim, ta wiara, to właściwie ta prawda, to objawienie Boże jest nasza wiara. To jest właściwie to, co my przyjmujemy. Moja wiara polega na przyjęciu całkowicie, bezwzględnie tego objawienia Pana Boga. I teraz Pan Bóg nam objawił. Objawił, kim On jest. To jest właściwie tak naprawdę, właściwie to objawienie krąży wokół trzech wielkich rzeczywistości. Pan Bóg właściwie nam sam powie, że kim On jest, bo że jest, że istnieje, to nie trzeba wiary, to nie trzeba objawienia, to każdy człowiek osobiście wie, jeśli trochę myśli, że nie ma właściwie żadnych skutków, bez żadnych przyczyn, a skutkiem, który jest wszechświat, musi być ogromnie większą przyczyną i w ten sposób mamy już definicję istnienia tego Pana Boga, tego najwyższego bytu, tego Stworzyciela wszystkich rzeczy. Ale kim ten Bóg naprawdę jest, właściwie, jakie jest Jego imię, jakie jest Jego wewnętrzne życie, jaka jest Jego wewnętrzna istota prawdy, to tylko On sam może nam objawić, bo nikt Boga nie widział. I tak rzeczywiście Pan Jezus Chrystus nam objawił, nam tego Pana Boga i wyraźnie powiedział nam, kim On jest. Druga wielka rzeczywistość, że Pan Jezus Chrystus będzie mówił o stworzeniu, a zwłaszcza o człowieku. Kim jest człowiek i jakie jest jego przeznaczenie. Tu również bardzo dużo wiemy. Wiemy, że istniejemy, wiemy, że kiedyś umrzemy, wiemy, że mamy nieśmiertelną duszę i coś tam zostanie po prostu po śmierci, a więcej człowiek po prostu z swojej naturalnej wiedzy nie wie. I z tego powodu znowu przychodzi nam Pan Jezus Chrystus, który przecież jest naszym Stworzycielem, który wszystko, nie tylko wszystko zna, ale wszystko to uczynił z niczego. Od Niego, z Niego, w Nim i dla Niego wszystko zostało stworzone, mówi nam lekcja dzisiejszego dnia. Więc On, przenikając istotę wszystkich stworzeń, pokazuje nam, skąd one są, czym one są i dokąd właściwie zmierzają. To jest kolejna rzeczywistość, którą nam wyjaśni Chrystus Pan, właściwie, który mówi bardzo wyraźnie nam, że On tak naprawdę, On przeznaczył nam, abyśmy stali się dziećmi Bożymi, abyśmy właściwie mieli za dziedzictwo nie tylko jakieś nieznane w chwilę po prostu wieczne nawet szczęście, ale nawet udział w Jego boskiej naturze, co nazywamy niebo.
I trzecia wielka rzeczywistość, o której Pan Jezus Chrystus nam wyjaśni, to przede wszystkim stosunek nasz do Pana Boga. Stosunek nasz do Pana Boga, czyli właściwie co Bóg z nami robi, a my z Nim robimy. Czyli właściwie to jest działanie Pana Boga, gesty Pana Boga, jak święty Maksymilian piękny mówi, gesta Dei per Immaculata, gesty Pana Boga przez niepokalaną. To jest właściwie ten gest, które polega na tym, że Pan Bóg ofiaruje się, pochyli się nad naszą nędzą, to nazywamy miłosierdziem, daje nam do zrozumienia Jego prawdę, pociąga nas do siebie, wypełni nam łaskami i tak dalej. I my po kolei przyjmujemy ten skarb tego Pana Boga i zastosujemy się do tego Jego woli i przez nasze dobre życie, przez nasze cnotite życie wracamy do Pana Boga, aż na końcu nastąpi wieczne zjednoczenie między Bogiem a człowiekiem, co znowu niebo. I tutaj dzisiejsza uroczystość wyjaśnia nam przede wszystkim tą pierwszą rzeczywistość. Tutaj podsumuje Kościół Święty naukę Pana Jezusa Chrystusa i w dalszym ciągu nauka Kościoła katolickiego, która po prostu ma obowiązek tą prawdę przekazać od pokolenia do pokolenia do końca świata wszystkim ludziom. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, słyszeliśmy w Ewangelii dzisiejszego dnia. I co mają ich nauczyć? Że Pan Bóg jest Trójcą, że Pan Bóg jest miłością. To jest nowe właściwie objawienie. O tym objawieniu Stary Testament na końcu, na początku nic nie widział i tylko powoli, powoli, ale bardzo niewyraźnie właściwie na końcu proroków właściwie pewne wskazówki, że rzeczywiście to jest ten Bóg, ten, który objawił się jako ten, który jest, ma takie wewnętrzne życie, wielkie życie. Więc uważajmy po prostu na to. Ten Bóg, który ma życie, polega na tym, że wewnątrz Pana Boga jest niesamowity ruch. Gdyby Bóg był tylko jedną osobą, nie moglibyśmy powiedzieć, że Bóg jest miłością. Bo aby miłować, potrzebujesz przynajmniej dwóch. Musi być ktoś, który miłuje i który jest umiłowany. Otóż Pan Bóg od wszystkich wieków jest, zanim świat powstał, zanim cokolwiek innego istniało. Ocean nieskończone istnienie, zanim zaczyna po prostu istnieć taka malutka kropelka, którą jest wszechświat. A teraz, moi drodzy, jest bardzo ważne, kim ten Bóg zawsze był, jest i będzie, nawet nie bez istnienia świata, miłością. Więc Bogu muszą być w ogóle przynajmniej dwóch. Jeden, który miłuje i który jest umiłowany. I odwrotnie umiłowany miłuje z powrotem. Ponieważ miłość polega przecież nie tylko na po prostu możliwości kochania drugiego, ale na obopólnym ukochaniu. Jeden, który daje, drugi przyjmuje i oddaje. I w ten sposób właściwie, więc święty Jan tłumaczy nam, Bóg jest miłością, jest już tym wyrażone właściwie większość osób boskich. Ale jak to możliwe? W tym momencie mamy dwóch, ale mamy dwóch bogów. Oczywiście jest to bluźnierstwo. I dlatego, aby właściwie tą trudną, a jakże niesamowicie fascynującą prawdę nam wyjawnić, Pan Bóg właściwie najpierw stopniowo objawi się. W Starym Testamencie podkreśla wobec politeizmu, wobec dualizmu, wobec wszystkich fałszywych właściwie religii, że Bóg jest jeden. Jeden jest Bóg. Tylko jeden, jedyny. Ten, który jest. Tak objawił się Mojżeszowi. Jahwe, ten, który jest. Jestem, który jestem. I w ten sposób Pan Bóg określa bardzo wyraźnie, że wszystkie te systemy religijne, które twierdzą, że jest mnóstwo bogów, wszystkie te bogaństwa różnego rodzaju, a także te fałszywe religie, które stwierdzą, że jest jeden dobre pryncypy, ten zły, jak ten tak zwany dualizm, ale Zoroastr, ale jak się nazywają się te fałszywe religie pod tym względem, także wschodnie, właściwie są ogromnym fałszem i wymyśleniem diabła. To jest bardzo ważne.
z wielką zgrozą musimy patrzeć, że właściwie Nostraetate deklaracja Soboru Watykańskiego II tutaj bardzo pozytywne. O tych poganach mówi, że znajduje tam ziarnka słowa i chwali ich, że oni mają jakieś wierze, jakieś ponadświatowe, ponadludzkie. To jest po prostu wielka pomyłka. Ale że ten jeden, jedyny Bóg po prostu ma życie, ten dalej objawił się, aby pokazać więcej, kim jest, to rezerwował sobie Pan Bóg właściwie swojemu własnemu Synowi. Tak naprawdę Pan Jezus Chrystus przyszedł i pierwsza osoba, która otrzymała bardzo wyraźnie wiedzę, że Bóg jest Trójcą, kto to jest? To jest Matka Najświętsza. W wili właściwie wcielenia Chrystusa, w wili wiastowania, to Matka Najświętsza, Maria, która słyszy, że po prostu będzie miała syna i to będzie syn, który jest tym oczekiwanym Mesjaszem, o których starożytni Żydzi po prostu naród wybrany miał, że był nadzwyczajny człowiek, niesamowity prorok, ale jakiś wielki Syn Boży, ale nie sam Bóg. Dlatego Żydzi po prostu później, kiedy Pan Jezus Chrystus mówi, twoje grzechy są przebaczone, to wtedy Żydzi buntują się i mówi się, że jak będąc człowiekiem, może po prostu właściwie rościć sobie prawo być Bogiem, bluźnierstwo. I za to bluźnierstwo oni potem zamordują, nie zakładając, że taka możliwość może być. A Pan Jezus Chrystus wyraźnie powie, jestem Synem Bożym. I Matka Najświętsza otrzyma od anioła właściwie to zwiastowanie. 3 razy w ciągu dnia wyznawamy tą wielką, właściwie to wielkie objawienie Trójcy Przenajświętszej, kiedy właściwie Słowo stało się ciałem i jest to ten Syn. I Matka Najświętsza dobrze słyszy od anioła, że on będzie miał Syn, który będzie nazwany Synem Bożym. I mówi się wtedy, jak to się stanie, to Ojciec zacieni się, Duch Święty po prostu przenika ciebie i to będzie dzieło Ducha Świętego. I tak Matka Najświętsza staje sobie sprawę, w tym jednym Bogu są trzy osoby. I z tego powodu Pan nasz Jezus Chrystus nie zostawi żadnej wątpliwości co do istoty Pana Boga. Ile razy mówił o swoim Ojcu. Ojciec mój, jestem Syn. Ja i Ojciec jesteśmy razem. Ja jestem równy Ojcu. Wtedy mówi, Ojciec jest większy ode mnie. I stąd właściwie nastąpią teraz te spory, tak zwane po prostu na temat Pana Boga. Największy spór mówił się z arianizm. Ariusz właściwie twierdzi, że Pan Jezus Chrystus jest poniżej Panem Bogiem. Jest największym stworzeniem Pana Boga, ale nie jest Bogiem. I z tego powodu właściwie wpadł w tą herezję, nie uznając prawdziwego Chrystusa. Wobec tego święty Atanazy Wielki wyraźnie z całą tradicją mówi, ale Pan Jezus przecież mówi, On przebaczy grzechy w własnym imieniu. I wiemy bardzo dobrze, że tylko Bóg może przekazać się. Pan Jezus Chrystus w dalszym ciągu mówi, właściwie ja i Ojciec jesteśmy jedno. Pan Jezus Chrystus mówi, ta nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jaki anioł otrzymał taką władzę? I tak możemy znaleźć wielu właściwie słów Pana Jezusa Chrystusa, wyjaśnień, że On właściwie deklaruje się równy Bogu, tak sam jak deklaruje się po prostu niżej od Pana Boga. Jest to bardzo proste, ponieważ Pan jest Bogiem, a człowiekiem. Jest jedna osoba boska, która posiada dwie natury. Jaka natura boska jest wieczna, zawsze był, wreszcie jest i będzie razem z Ojcem Duchem Świętym i pod tym względem jest równy Bogu. Jako człowiek, jako właściwie ludzkie natury, które przyjął z łony, z ciała Matki Najświętszej w wili zwiastowania, jest poniżej Pana Boga, poniżej Panu Bogu. I w ten sposób mamy całą tajemnicę Chrystusa przekazana. Ale że Jezus Chrystus jest Synem Bogiem, więc Bogiem, pokazuje nam, że jest Ojciec i Syn. I Pan Jezus Chrystus dalej wyjaśnia nam, szczególnie przed Jego śmierci, że Duch Święty, Duch Pocieszyciel, o czym rozważyliśmy teraz cały poprzedni tydzień. Jest Duch Święty, który jest miłością Pana Boga, który prowadzi nas w samą prawdę, która jest więzią Ojca i Syna, który właściwie dopełni tajemnicę Pana Boga.
Duch Święty, który od Ojca i Syna przychodzi i będzie wysłany do nas. A Ojciec wysyła, ja wysyłam wam Ducha Świętego jako największy dar właściwie naszej miłości, tego, który jest własną miłością Pana Boga. I tak stoi przed nami jednoznaczne po prostu wyznanie. I tutaj Kościół Święty w tej oracji, w tej kolekcji mówiłam, to musi być mocna wiara. I w rzeczywistości katolik musi o tym pamiętać. To jest największa, najbardziej niedostrzegła tajemnica Pana Boga, bo Boga nikt nie widział. Całą pewnością będziemy po prostu w szoku właściwie i podziwu, który nie możemy odgarnąć, na czym polega ta miłość. To oddanie, że Ojciec daje całe boskie życie, całą boską ocean swemu Synowi. I Syn oddaje ten ogrom nieskończonej miłości Ojcu. To jest światłość, to jest moc. Jeśli wyobrażasz sobie, patrząc na to, co znamy, ten świat, który mamy przed sobą, ten cały świat, dojdąc do tego właściwie wszystkich aniołów, przed Bogiem, po unaniu z tym oceanem boskim, ten świat wszystkimi aniołami i świętymi jest mniej niż kropeleczką, malutką kropelką. No czym może być życie Boże? Co musi być wielkość Pana Boga, jeśli ten niesamowity wszechświat już tak wielki jest tylko kroplą? To musi nikt, ani oko tego nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jest tak niesamowicie wielkie. I dokładnie ten niesamowity, wielki Boży świat istnieje to w sposób tego, który daje, od siebie daje, to jest Ojciec. I który przyjmuje dokładnie to samo, to jest Syn. I który jest wzajemnym oddaniem, wzajemną miłością tych dwóch, to jest Duch Święty. Och, to są, wybaczcie mnie, dzieci, po prostu słowa, jak nasze drogie dziecko teraz dobrze śpiewał ku czci Pana Boga. Też nie rozumiemy tego, co śpiewał, ale śpiewa na pewno z całego serca. Śpiewamy ku czci Trójcy Najświętszej, nie ma żadnego pojęcia, co to jest. Nawet te głupie słowa, które, wybaczcie, teraz wystosowałem, są to po prostu banalne nic, to jest w porównaniu z tym, czym Bóg jest. Ale to, co jest zadziwiające, że Pan Bóg decydował, aby nam to w ogóle objawiać, że tak jest. I że kiedyś, już być może dla niektórych na tej ziemi, jeśli będą bardzo wierni Panu Bogu, bardzo kochać Pana Boga, bardzo właściwie postępować z dnia na dzień w miłości do Pana Boga, do Duch Święty ich oświeci swoją dar mądrością i daje nam jakiś malutki rąbek tej tajemnicy Trójcy Najświętszej przeżywać, jak dał to właściwie wielkim mistykom, jak świętemu Janowi od Krzyża albo świętej Teresce Wielkiej i tak dalej. Ale międzyczasem po prostu my możemy już być szczęśliwi. Pan Bóg pokazał takie miłosierdzie, że objawiał nam, kim jest. I kiedyś, już kiedy nasz czas tutaj na ziemi kończy się i zaczyna po prostu wieczność, cała wieczność będzie dla nas niesamowite odkrycie. A taki jesteś Boże. Ja teraz po prostu odkrywam, co to znaczy być Ojcem. I tyle razy bezmyślnie powiedziałem Ojcze nasz. I tak niesamowita wielkość. Tak, nie rozumiemy tego, ale musi być to ponad miarą. Jeśli już piękności, właściwie piękności, wspaniałości tego świata nas zachwycą, właściwie są takie filmy, które nazywają się Wonder of Nature, właściwie takie cuda naszej przyrody. Patrzysz na to, te góry, pagórki, gwiazdy na niebie, piękne krajobrazy, piękne horyzonty, w zachwytem stoisz przed tym wszystkim, patrzysz, o jak to piękne, to po prostu właściwie przejmujące, jak to radujące, to wszystko jest, co widzimy. O moi drodzy, to jest nic, absolutnie nic w porównaniu z choćby chwileczką groby rumienia jednego kropelki tego oceanu, którym jest Bogiem. Ale jeśli już Pan Bóg nam objawia swoją istotę, to będzie dla nas niesamowicie najważniejsza perla, najważniejsza satata. Pan Bóg powiedział, kim jest i tutaj nie ma żadnej wątpliwości. I nawet tylko bardzo mało z tego rozumiem. Cała moja wiara, cały mój stosunek do Pana Boga będzie stosunek do Trójcy.
I z tego powodu znak krzyża na początku. Każda modlitwa zaczyna, każda modlitwa kończy się z wyznawaniem Trójcy przy Najświętszej. Przynajmniej raz w tygodniu, śpiewając kredo, wyznawamy Boga w Trójcy Jedynej. I wszystkie nasze właściwe modlitwy tak naprawdę mają ciąć po prostu tą wzmiankę, że Bóg jest Trójcą. I wobec tego musimy właściwie tą wiarę zachować absolutnie po prostu mocno. Ponieważ jeśli jej nie zachowujemy, to zdradzimy Pana Boga. To będziemy Pana Boga znieważać. I dokładnie to jest ekumenizm. To jest dokładnie to, co się stało z Sobą Watykańskim II. To, co się stało, że z nieszczęśliwymi słowa papieża Jana Pawła II, który wyraźnie powiedział, my wierzymy wszyscy w tego samego Boga, Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie. To jest właściwie tak zwany monoteizm. I wobec tego mamy właściwie być razem i mamy się dogadać. I to tylko cytuję znowu nieszczęśna deklaracja Nostra Aetate Sobą Watykańskiego II, która z wielką właściwie chwałą odnosi się do Żydów i do muzułmanów, ponieważ wierzą właściwie też jak my w jedynego Boga. I to jest fałsz. Oni nie wierzą w prawdziwego Boga. Jeśli Bóg jest antytrójcą, jest fałszywym Bogiem. I ten Bóg, którego właściwie teraz w chwili szanują i adorują Żydzi obecnym czasie wszelkiej maści, to jest Bóg antytrójcą. No nie znają Chrystusa ani za Boga, wręcz przeciwnie, nie uznają Ducha Świętego, oni uznają taki monolit, taki właściwie Adonai, jak się nazywają, i w ten sposób, i to jest fałszywy Bóg. Właściwie oni mieli prawdziwego Boga przed sobą, aż do objawienia Chrystusa. Ale kiedy to objawienie Chrystusa odrzucili, to zaczęli po prostu wierzyć w fałszywego Boga. Boga, który nie jest antytrójcą, jest nietrójcą. I dlatego jest okropnym znieważaniem, okropną obelgą wobec Pana Boga, wobec prawdziwego Pana Boga, twierdzić, że my Żydzi w tej chwili mamy tą samą wiarę. Jeszcze bardziej muzułmanie. Pan Bóg nie jest tym Alakiem, który po prostu tam jest jakby czarny po prostu kamień, jak Kaba w Mekka, właściwie, gdzie po prostu ludzie tylko robią swoje pokłony i nie mają żadnego osobistego stosunku. Dlaczego jest dla nas ważne, abyśmy wierzyli w Trójcę Najświętszą? Bo jeśli jest Trójca, to jest Bóg Ojciec, a Ojciec jest czym innym niż taki niedostępny blok. Niedostępny kamień, niedostępny właściwie jaki jednolit, który gdzieś tam zaświata, rządzi, uruchomi cały właściwie ten architekt świata, jak masoni mówią. Nie, Bóg jest miłością i On ukazał tą miłość. Ta Trójca Najświętsza właściwie, i to jest najbardziej dla nas zachwycające, jest zaangażowane w Twoim i moim właściwie zbawieniu. Ten Ojciec, kiedy ten Ojciec Wieczny stał się moim Ojcem, osobistym, największym, i mogę do Niego mówić: Ojcze, Ojcze, ten stworzyciel nieba i ziemi, ten, który ma wszystko w swoich rękach, bo jest wszechmocny, wszechwładny. I ten Syn staje się moim bratem. On przyszedł do mnie, aby wziąć mnie, aby wchodzić w moje serce i nawet będę za chwilę przyjąć Go w moim własnym sercu. Tak chce blisko być mnie. I Duch Święty, który przenika mnie i prowadzi z powrotem do Ojca, wypełnia je serce miłością i wszystkimi łaskami i darami i męstwem. Tak Pan Bóg jest zaangażowany, że Ojciec wysyła swojego Syna. Ojciec i Syn wysyłają Ducha Świętego, aby mnie, biedne stworzenie, po prostu ogarnąć i prowadzić w rodzinę Trójcy Najświętszej. Tak się wyrazi święty Jan. Tą wielką po prostu tajemnicę, że jesteśmy po prostu jesteśmy jakby kropla, która znika w tym oceanie, ale po prostu nie przestanie istnieć. I tak właściwie my mamy Pana Boga czcić. Tylko wtedy nasza wiara jest prawdziwa. Więc podzielnie uważajmy bardzo właściwie, że ta wiara w Trójcę nie zginie. Ta wiara w Trójcę zginie wtedy, jeśli Pan Bóg staje się dla mnie właściwie trochę jak Bóg Żydów albo muzułmanów. Jeśli Pana Boga nie chce czcić w Twoim sercu, jeśli nie dbasz o stanie łaski uświęcający, który Bóg mieszka w Tobie, jeśli Pan Bóg dla Ciebie jest jak po prostu jaka instancja tam dalej, wobec której po prostu dam pewne poklony po prostu jak muzułmanie i to mi wystarczy, to mam właściwie wiarę Żydów,
albo z wiarą muzułmanów, a nie wiarą chrześcijańską. I śmiem twierdzić, że po prostu w tej chwili to ten wyraz wiary, wierzenia, albo ten wyraz kontaktu, stosunku do Pana Boga, najwięcej katolików jest żydowski i muzułmański. Dlaczego? Ponieważ po prostu dla nich Pan Bóg jest gdzieś, ale nie w sercu. Pan Bóg jest czymś, po prostu czymś, ale nie kimś. Pan Bóg nie jest już obecny w ich sercach. Ja tak naprawdę jest taka instancja, która tam gdzieś jest, a my jesteśmy sami ze sobą tutaj na ziemi. I to jest największe po prostu, można powiedzieć, zbrodnia tych czasów modernistycznych, że właściwie stwarza się taką mentalność i taka idea o Bogu, która jest fałszywa. Rozumiecie? Biedne dzieci, które mają piosenki o Bogu, Bogu, bam, bam, bam i takie różne rzeczy, to ta istota Pana Boga zupełnie znika. Dzieci już po prostu, które musisz po brodą trzymać, aby wszystko dostać, miłosierdzie i takie różne rzeczy. Słyszysz? To moi drodzy, w tym momencie nic nie zostaje z tajemnicy trójjedynego Pana Boga. I do tego musimy wracać. Dlatego uważamy bardzo, abyśmy naszym dzieciom dać wielkie, wysokie zrozumienie Pana Boga. Abyśmy drżący przed Jego majestatem stoimy razem z największą możliwą miłością. To ten, który szanuje Pana Boga, szanuje, że ma Ojca Niebieskiego, który jest również sędzią żywych i umarłych, który będzie sprawozdanie wymagać na końcu swego życia. Jeśli po prostu Pana Boga czcisz i Pana Boga masz przed oczyma jako ten wielki majestat, który w swojej miłości nieskończonej pociąga mnie z tej biednej ziemi, z tej łez doliny do prawdziwego, wiecznego życia, to też będziesz zachować Jego przykazania. Ale jeśli przykazać z jakiegoś nieszkodliwego dzidziusa, albo jak się nazywa, po prostu, który możesz po prostu tylko miłosierdzie gadać, tego właściwie przykazania nie możesz zachować i tak idę do nieba. Tak, moi drodzy, musimy stać sobie sprawę z naszą wiarą. Do Trójcy Przenajświętsza stoi i upada całe po prostu nasze życie duchowe, a także w ogóle życie na ziemi. I to jest ten zamach, który jesteśmy właściwie ofiarami. Co to jest novus ordomisse? Novus ordomisse jest systematyczne, właściwe zmniejszenie prawdziwego obrazu prawdziwego Pana Boga. Mało jest tam mowa o Trójcy Przenajświętszej, już nikt o tym ludziom nie tłumaczy. I dlatego możesz rozumieć, że po prostu od papieża do ostatniego wierzymy wszyscy Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie samego Pana Boga. Ten masoński wypryk, moi drodzy, jest zwycięstwem wroga duś. A my wobec tego Kościół Święty właściwie daje nam do zrozumienia, wobec tego mamy my tą broń. Nasza broń jest wysoko, czy mamy płomień naszej katolickiej wiary i wierzymy, że Bóg jest Trójcą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I to będzie nasze zaangażowanie. To jest nasza obietnica i nasza wierność człowiek swego z tego trójjednego Boga prowadzi nas na końcu do nieba. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.